oczywiście wigilijny stół, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, odczytanie fragmentu Pisma Świętego. To zawsze od tego się wieczór zaczyna w mojej rodzinie. A potem jest odczytywanie życzeń od bliskich, którzy akurat są od nas oddaleni wiele, wiele kilometrów, a także wspominanie tych, którzy odeszli. Na tę okoliczność przygotowałam taką fraszkę, tak żeby Państwu ona służyła. Jeszcze jedno nakrycie dla spóźnionych wędrowców, dla samotnych i dla tych, co duchem tylko z nami są dzisiaj przelotnym. Za nich westchnij, a tu gwiazda już w oknie, mama oczy ociera fartuchem. Fraszka wcale nie taka zabawna, ale pochodzi z programu dotyczącego właśnie tych obyczajów. Oczywiście w moim domu spożywa się specjalne potrawy wigilijne przygotowywane na tę wieczerzę. Pierogi cieszą się wielkim uznaniem i na to moje dzieci i mąż bardzo czekają. Pierogowe niespodzianki, nadziane jak basza, w środku trochę sera, kapusta i kasza, lekko omaszczone, bo post nie być musi. Nie ma jak pierogi u własnej mamusi. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu pięknych, rodzinnych, zdrowych, pogodnych świąt. Abyście mieli pokój w sercu i witali nowonarodzonego Jezusa z radością.